Żyjmy coraz lepiej, po raz 406. Chcę dzisiaj mówić o biologii, o fizyczności jakby depresji, że nieprawdą jest, jakoby depresja była chorobą mózgu, bo to nie jest choroba mózgu, to jest stan mózgu. Żeby wyjść z depresji, bardzo często trzeba zmienić sposób bycia, sposób funkcjonowania. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzień dobry kochani, dzisiaj wtorek i ciągle mówię o depresji, ale to już jest ostatnie nasze spotkanie jak gdyby opisujące depresję i dotyczące bezpośrednio tej choroby i tych stanów, jakie często niestety coraz częściej ludzie odczuwają. Natomiast od następnego spotkania wtorkowego będę mówiła już o tym, co robić, w jaki sposób funkcjonować i raczej tylko o tym, żeby wyjść z tych stanów depresyjnych, żeby dać sobie radę, żeby się z tym uporać. Przede wszystkim dzisiaj chcę mówić o, no, gdzieś tam pewno dotknę czegoś innego, ale chcę dzisiaj mówić o biologii, o biochemii, o fizyczności jakby depresji, o tym, co dziś na ten temat wiadomo, dlatego że to jest bardzo ważne. Najogólniej rzecz biorąc, wiadomo dzisiaj, że nieprawdą jest, jakoby depresja była chorobą mózgu, że jakby była chorobą mózgu w tym sensie, że to mózg jest pierwotnym i jak niektórzy upierali się jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jedynym jakby źródłem tej choroby. Wiadomo dzisiaj, że depresja ma zawsze dwa podłoża, a bardzo często trzy. Jest w tym element psychologiczny i to jest coś, co jest, można powiedzieć, głównym jakby sprawcą tego. Element biochemiczny, element biologiczny i to jest, tak szczerze powiedziawszy, najmniejszy element i dość taki ciekawy i problematyczny związany z depresją i wreszcie element społeczny, element socjologiczny. Te trzy elementy składają się tak naprawdę na depresję i o każdym z tych elementów, szczególnie o elemencie psychologicznym i społecznym, wspominałam w już poprzednich audycjach. Dziś chcę powiedzieć właśnie, podkreślić to i no podyskutować trochę z tym takim podejściem właśnie biologicznym do sprawy. No, temat ten może być odrobinę niełatwy do przyjęcia, czy wręcz może wyzwalać opór w przyjmowaniu przez osoby, które korzystają ze środków farmaceutycznych, podnoszących nastrój, albo w ogóle wśród osób, które mają taką orientację, takie nastawienie na człowieka, że to właśnie głównie biologia, fizyczność i to wszystko, co jest materialne. Ja przede wszystkim chcę zaznaczyć, że jeśli ktoś korzysta ze środków, to oczywiście to jest bardzo dobre i w niektórych sytuacjach niezbędne. To nie jest tak, że te środki nie są nam potrzebne. One są nam potrzebne po to, żeby dać nam siłę, żeby pozwolić nam wejść w taki stan, żeby można było dokonać zmian, żeby można było popracować w tym kierunku w swoim życiu, no, żeby zlikwidować po prostu ogniska depresyjne, żeby zlikwidować to, co powoduje w nas depresję. Natomiast nie mogą być czymś, co stosuje się latami, co stosuje się wciąż i co jest jakby jedynym źródłem. Niektórzy ludzie i tutaj nawet pewne osoby, które należą do grona tak zwanych celebrytów, czy osób w ogóle znanych, albo osoby, które wręcz zajmują się same tą depresją, cierpiąc jednocześnie na nią,
sądzą, że tutaj wystarczy terapia, że ta zmiana, to wyjście, to jest właśnie terapia, chodzą na tę terapię, rozmawiają o mamusiu, o tatusiu, o swojej przeszłości, o różnych rzeczach, które były niedobre i tak naprawdę dokonują niewiele zmian w swoim obecnym życiu. Tu nie chodzi o terapię, która nam załatwi relacje z mamusią i z tatusiem, które oczywiście czasami te terapie pozwalają nam na to, aby sobie tutaj z tym poradzić. Tutaj chodzi o to, żeby zmienić pewne podejście do życia, żeby się odciąć od niektórych spraw i zająć innymi, ale o tym będę mówiła już właśnie w kolejnych odcinkach. Natomiast tu chcę zwrócić uwagę waszą, kochani, na to, że środki antydepresyjne traktowane są przez ludzi, którzy naprawdę zajmują się depresją, którzy nie są po prostu lekarzami przepisującymi receptę, ale badaczami tego problemu, uznane są w tej chwili za to ten element leczenia depresji, który, tak jak powiedziałam na początku, jest potrzebny, aby dać ludziom siłę do tego, żeby zacząć inaczej żyć. I takim znanym autorytetem w tej dziedzinie, który dla mnie jest, ja sama bardzo lubię go i słuchać, i czytać, to jest Michael Jabko. I Michael Jabko mówi o czymś takim, i zobaczcie, to jest tak naprawdę zjawisko biologiczne. W tym momencie borykamy się z innym takim zjawiskiem. Mówi o epidemii depresji. Mówi o epidemii depresji, ale w przeciwieństwie do tej depresji, do tej epidemii, z którą mamy do czynienia, pandemii, którą mamy do czynienia, w wypadku koronawirusa, gdzie główny aspekt jest biologiczny, choć też nie jest absolutnie pozbawiony tego elementu psychologicznego, to Michael Jabko mówi, profesor, znawca depresji, mówi o tym, że najistotniejszym elementem jest, tak jak powiedziałam, psychologia, jest społeczne również tutaj uwarunkowanie, a element biologiczny jest tutaj w stanie takim mniejszym obserwowany. Oczywiście on jest, dlatego że wszystko, co się dzieje w naszym życiu, to jest w jakimś sensie biologia i chemia. Myśli są w określony sposób, i fizyka. Myśli są w określony sposób transmitowane. I myśli tworzą chemię, myśli tworzą nowe cykle, nowe połączenia. I to jest, dlatego tak ważne jest, co my myślimy, jak myślimy, bo to po prostu tworzy nowy charakter naszego mózgu, a tworząc nowy charakter mózgu, oczywiście również przenoszą się inne rzeczy. My nie wiemy do końca, i tutaj jedna z badaczek też, kobieta, nawet śmiała się z tego trochę, bo my nie wiemy do końca, co to znaczy stan równowagi chemicznej w mózgu. Naprawdę nie wiemy tego, więc mówienie o tym, że depresja jest zaburzeniem równowagi chemicznej w mózgu, jest trochę nadużyciem. I nie wiadomo, czy tej serotoniny brakuje, bo jej brakuje z powodów czysto fizycznych. Naprawdę uważa się, że takie biologiczne przyczyny to może 4%, a niektórzy uważają, że w ogóle. Natomiast bardzo możliwe, że to jest tak, że to właśnie tej serotoniny nie ma, bo nie ma pewnego sposobu myślenia, pewnego sposobu postępowania, pewnego rodzaju podejścia do życia. Nie ulega wątpliwości, że ta serotonina odgrywa jakąś rolę w tym, co się dzieje, i nie ulega wątpliwości, że środki antydepresyjne podnoszą poziom tej serotoniny w mózgu i powodują, przynajmniej w pierwszej fazie, wzrost jakby nastroju. Czyli dają to, co pozwala ludziom przeżyć, którzy funkcjonują w tym momencie już naprawdę bardzo niedobrze. Jednakże po dłuższym czasie niektóre osoby przyzwyczajają się do tego i potrzebują czegoś więcej. Johan Hari, autor książki, o której wspominam tutaj często, Jak odzyskać siebie i utracone więzi, które oczywiście, sam przez wiele lat brał środki antydepresyjne, ale oczywiście jest zwolennikiem podejścia, które również ja prezentuję i prezentuję je od dawna, niekoniecznie dopiero
wtedy, kiedy zetknęłam się z tym czarno na białym, wyłuszczonym w książce Johanna Hari, czy w książkach Michaela Jabko i w jego wykładach oraz wielu innych. On uważa, że no, ten proces jak leczenia, sposób w jaki leczeni są ludzie na depresję jest absolutnie niewłaściwy. W wielu wypadkach w ogóle nie dotyczy on tak naprawdę spraw związanych z psychologią i z takich społecznych spraw, z warunkami życia i tak dalej. Natomiast no, natychmiast zajmuje się tutaj biologią i jest wielu takich lekarzy, którzy są przekonani o tym, że to właśnie jest ta biologia. Johann Hari demaskuje niestety pewnego rodzaju nadużycia, jakbyśmy powiedzieli tak trochę delikatnie, eufeministycznie, bo naprawdę można spokojnie powiedzieć, że są to oszustwa. Zresztą były liczne procesy, nawet jeśli chodzi o Prozac, to pozwano tę firmę farmaceutyczną no, jakby do sprawdzenia pewnych rzeczy, oskarżono ją po prostu. Natomiast prawda jest taka, że ta serotonina to był taki pomysł rzucony gdzieś w czasie jakichś badań. No, ktoś powiedział, a gdyby to była serotonina i tak dalej. Ktoś inny zrobił z tego raport, coś z tego wyszło. I potem już nie naukowcy, kochani, tylko ludzie, no oczywiście też ludzie z tytułami, którzy byli zaangażowani w konkretne firmy farmaceutyczne, stworzyły jakby taki właśnie obraz, że to jest ta serotonina. Tymczasem nie ma na to wcale statystycznie istotnego dowodu. Czasami w ogóle nie ma na to dowodu. Jeśli chodzi o środki antydepresyjne, to właśnie dlatego Johann Hari zaczyna swoją opowieść od placebo, od tego, skąd się wzięło placebo, od pierwszego placebo, jakie zostało bardzo mocno dokumentowane, opisane i tak dalej, że częścią działania tych środków, zresztą wszystkich środków, jest efekt placebo. Jest to, co my sami sobie stworzymy. To, co my sami, jak my sami do tego podejdziemy. Ja zupełnie niedawno miałam taką historię przy okazji no, bólu zęba, bardzo takiego dokuczliwego, naprawdę dokuczliwego. Ja jestem odporna na bóle, natomiast to już wymagało ode mnie lekarstwa. Wzięłam lekarstwo, natychmiast mi przeszło, a potem w rozmowie z panem chirurgiem, tylko lekarzem zajmującym się kanałowym leczeniem, bo ten ząb mi sam umarł, nie wiadomo dlaczego, to usłyszałam, że ten środek działa po 20 minutach. No, nie przeszło natychmiast, bo tak to jest, bo nasza podświadomość, nasz mózg działa o wiele szybciej i na pewno poświęcę też temu kiedyś specjalną audycję, ale nie wiem, czy tutaj, czy raczej na YouTube, ponieważ warto byłoby pokazać wtedy pewne rzeczy. I oczywiście, że to jest tak, że pewne, że nasza też biologia, no bo przecież podświadomość działa w sposób biologiczny, wszystko tak działa. Działa dużo szybciej, ten przekaz jest o wiele szybszy, bo to jest przekaz związany, no nie wiem, z szybkością na przykład światła raczej, niż takie chemiczne, takie rozejście się pewnych rzeczy w mózgu. Ale te środki mają przede wszystkim właśnie ten element placebo, który, no tak jak mówię, w pewnym momencie przestaje działać. I są one potrzebne do tego, aby podnieść człowieka na pewnego rodzaju poziom. Serotonina sama w sobie nie załatwia nam życia. To jest oczywiste. I dlatego ta koncentracja na pozostałych elementach jest również bardzo istotna. Dlaczego pandemia czy epidemia, no to też takie biologiczne określenia, dlatego, że czasy są takie. Dlatego, że jest cały szereg różnego rodzaju zachowań
właśnie społecznych i potrzeb psychologicznych, które nie zostają, które nie są zaspokojone, które są po prostu w wielkim deficycie. I to powoduje, że ludzie zapadają na depresję. Coraz częściej na depresję zapadają dzieci. To jest oczywiście, no niestety, odpowiedzialność nasza, nas, dorosłych, ale coraz wcześniej i coraz częściej zapadają na nią dzieci. To jest między innymi efekt tego, że dzieci nie potrafią, dorośli pewnie też, tłumaczyć sobie w taki sposób rzeczywistości, tłumaczyć sobie tych licznych porównań, tych licznych wymogów, jakie w stosunku do nich są, tego wszystkiego, czego nie mają, nie doświadczają, a co widzą, że jest udziałem innych tu czy tam, tego przeciążenia bodźcami i tak dalej, nie potrafią sobie z tym wewnętrznie poradzić. I w związku z tym mózg zaczyna działać w taki sposób. I tak, mózg zaczyna działać w taki sposób. I tak, to jest bardzo konkretne, to jest bardzo biologiczne w konsekwencji, ale nie biologia spowodowała tę chorobę i nie tylko biologicznie trzeba do niej podchodzić. No niestety są takie osoby, które nawet zajmują się depresją, nie to żeby znały się na tym wymiarze jakby studiów, nauki i tak dalej, ale często same doświadczały tej depresji i teraz chcą pomagać innym ludziom, bardzo to szlachetne, ale ja niestety obserwuję, że te osoby często kilka lat biorą antydepresanty i jakby chodzą na terapię, bo już to wiadomo, że ta terapia jest potrzebna, ale w wyniku tej terapii nie przecinają jakichś rzeczy, nie zmieniają jakichś rzeczy, nie zmieniają sposobu swojego zachowania, tłumaczą sobie tylko i jakby inaczej rozumieją swoją przeszłość, swoje relacje z rodzicami czy z innymi osobami. To jest wszystko oczywiście dobre i to jest wszystko oczywiście potrzebne, ale to nie wystarczy. Żeby wyjść z depresji, bardzo często trzeba zmienić sposób bycia, sposób funkcjonowania. Ratują im ten nastrój, oczywiście w jakiś sposób te antydepresanty, często coraz silniejsze, ale jakby nie zmienia się ta zasadnicza przyczyna, zasadniczy powód tego, dlaczego tak jest, dlaczego dzieje się właśnie w taki sposób. Środki antydepresyjne, ich skuteczność, niestety jest taka, że tak naprawdę często grupy kontrolne, czyli te grupy, które miały placebo podane, wcale nie różnią się od efekty tych ludzi, nie różnią się od efektów ludzi, którzy przyjmują antydepresanty, czasami nawet są wręcz lepsze, a bywa, że ludzie również wychodzą z depresji sami. Biorąc środki antydepresyjne, jednocześnie przedsiębiorą, zdając sobie sprawę z tego, czy nie, pewne działania i po prostu ta depresja im mija. I nie jest to zasługa antydepresantu, tylko jest to zasługa jakby albo ich działania, albo po prostu samoistnego jakby skierowania mózgu uwagi na te rzeczy, które są lepsze, które są przyjemniejsze, które są właściwsze dla tego człowieka. Czyli podsumowując to ten fragment, bo to jest, nie jest jeszcze wszystko, co jest związane z biologią, to oczywiście antydepresanty podnoszą nastrój, tak, ale one po prostu działają, ratują, one są substytutem, one zastępują, a nie można zastąpić ich na całe życie, zastąpić tych uczuć i tego prawidłowego reagowania mózgu na wiele lat, bo to nie o to chodzi, bo to nie jest choroba mózgu, to jest stan mózgu, który jest spowodowany czymś, za co można się wziąć. Tak jak mówiłam, w niewielkim procencie lekarze niektórzy uważają, że tak 4%, a niektórzy w ogóle badacze nie zgadzają się z tym, żeby jakakolwiek przyczyna była taka, z niektórymi chorobami często jest to połączone, że te stany depresyjne są. Kolejny element taki związany właśnie z biologią to jest taki, że pyta się często ludzi i to nawet ci lekarze, którzy są biologicznie nastawieni, pytają,
o to, czy w rodzinie była depresja. Oczywiście, kiedy ktoś nam zadaje takie pytanie, to pierwsze skojarzenie, jakie nam przychodzi do głowy, no to, że jest to znowu biologiczne, tak? Czy ja tego nie mam po mamie, czy ja tego nie mam po kimś. Tymczasem to pytanie należy i powinno się, nie lubię takich sformułowań, powinno się, ale to nie ja mówię, że powinno się, tylko tak mówią badacze, powinno się traktować jako pytanie o sytuację psychologiczno-społeczną. Ponieważ rodzice, którzy mają depresję, matka, która ma depresję, tak było w wypadku Johanna Hari, wspomnianego autora tutaj książki. W jego domu ta depresja była. Depresja, nerwice lękowe, ciągle były lekarstwa. I stąd on jako młody chłopak, 17-letni chyba, już też był jakby taki nawykły do takiego podejścia. Tak, rodzice, którzy są depresyjni, mogą powodować, że ich dzieci w dużym stopniu też przyswoją sobie pewne formy zachowania, ale też będą pozbawione, to środowisko będzie ich deprywować pewnych rzeczy, które są ważne dla dzieci, będą miały mniej radości, będą miały mniej stymulacji życiowej takiej, która właściwej, która pozwoli im, pozwala im lepiej żyć. Więc z tego punktu widzenia to jest ważne, to jest dziedziczenie, jeśli w ogóle, to jest to dziedziczenie no takie społeczne, a nie biologiczne. Depresja w żadnym wypadku nie jest biologiczna, znaczy biologicznie roznoszona. Natomiast jest zaraźliwa. Jest zaraźliwa i książka Michaela Jabłko mówi o tym, nawet jej tytuł jest właśnie taki, że depresja jest zaraźliwa. Ona zaraża. Ludzie wierzą w to, chwytają się tego, że to, że jest im w życiu niedobrze, no to jest po prostu wina ich mózgu. I wiecie, to jest, ma się wtedy jakiś konkret, ma się wtedy coś, za co można się, czego można się jakby uczepić i co potem, jak się pójdzie do lekarza, no to faktycznie, mówimy o tym, podnosi nastrój. Podnosi ten nastrój na jakiś czas. Poza tym są coraz, no niestety, trudniejsze warunki do tego życia. I to dlatego tak ważne jest, żebyśmy zrozumieli prawdziwe podłoże depresji, bo wierząc w to, że to jest choroba biologiczna, a nie zmieniając właśnie tych wszystkich uwarunkowań emocjonalno-psychologiczno-społecznych, to nic tutaj nie poradzimy. Nie poradzimy, bo będzie się to rzeczywiście rozszerzało i coraz więcej ludzi będzie tutaj cierpiało na tę depresję. W związku z tym, no, bardzo ważne jest, żeby, to już tak można podsumowując, żeby zdać sobie sprawę z tego, że biologia nie jest głównym powodem cierpienia ludzi, którzy mają depresję. Można pomóc antydepresantami do pewnego poziomu dojść, ale jak wykazują niektóre badania, no dobry sen daje często więcej niż antydepresanty. Naprawdę skuteczność tych leków nie jest nadzwyczajna. Działają jako wsparcie do tego, żeby zacząć inaczej żyć, żeby z czymś skończyć, żeby coś zacząć, żeby coś uporządkować, żeby nauczyć się w odpowiedni sposób myśleć, żeby wyrobić w sobie tak popularną dzisiaj resilience, czyli taką elastyczną odporność na to, co się dzieje na świecie, żeby nauczyć się tłumaczyć sobie w odpowiedni sposób wszystko to, co się dzieje. To powoduje, że ludzie mogą się ustrzec depresji, czy mogą z niej wyjść. I o tym wszystkim, jak to robić, w jaki sposób do tego podchodzić, będę mówiła w następnych odcinkach. Dziś tylko właśnie chciałam mocno zaznaczyć, żeby nie demonizować roli biologii w depresji. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Żyjmy coraz lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. 6 razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek. Jeśli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, odpowiedz tak, jakbyśmy sobie po prostu rozmawiali w jednym pokoju.
Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę majewska-opiełka.pl. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Jeżeli uważasz, że nasze podcasty pomagają Ci w Twojej drodze do jeszcze lepszego życia, to proszę przedstaw nas swoim przyjaciołom. Do usłyszenia.